Mistrzostwa Świata w Opel Obraniu. Mistrzowskie ceny i czteroletnia gwarancja. Opel Delta Plus. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 18. Nie 226, a ponad 350 milionów złotych. Tyle może kosztować rewitalizacja Parku Śląskiego. Mowa tylko o pieniądzach z unijnego programu Jessica, bo łączna kwota, którą musi wydać województwo śląskie, to nawet 600 milionów złotych. Mająca trwać do 2025 roku rewitalizacja obejmuje m.in. budowę kąpieliska Fala czy ogrodu japońskiego. Też jest dużo nowych problemów, które odkrywamy, tak? Związane z kanalizacją, brak jest pewnych rozwiązań związanych z terenami, które są zalewowe, brak polderu, które by mogły tą wodę, można powiedzieć, odebrać. Nie pomyślano często przy tym projekcie o takich podstawowych rzeczach i na tym też się musimy tutaj skupić, żeby te inwestycje za chwilę nie były problemem dla parku, dla samej spółki. Problemem mogą być też ceny na rynku usług budowlanych, które w ostatnich latach bywają nieprzewidywalne. Dziś w Parku Śląskim, poza przebudową planetarium, nie dzieje się nic. Park podpisał umowy na prace związane z chodnikami i ciągami komunikacyjnymi na łączną kwotę około 4 milionów złotych, a kolejne przetargi ma ogłosić jeszcze w tym miesiącu. Sukcesów na polu inwestycyjnym na razie więc brak. Marszałek województwa śląskiego postanowił za to powiększyć parkowy drzewostan. Dokładnie o 1327 drzew, a właściwie sadzonek. Ta liczba odpowiada liczbie drzew, które prywatny inwestor planuje wyciąć na dawnym terenie MTK. W akcji pomagali mieszkańcy. Pierwsze drzewa sadził mój mąż, kiedy miał powiedzmy tam kilka lat, kilkanaście lat. Natomiast dzisiaj sadzę drzewa po to, żeby te park został parkiem, żeby nie było sytuacji, że powoli zmienia się jakąś pustynię, gdzie się wybuduje potężne domy i tak dalej. Choć rewitalizacja Parku Śląskiego nie rozpoczęła się jeszcze na dobre, to zastrzeżenia mają już społecznicy. Nadal kością niezgody pozostaje umiejscowienie fali. Społecznicy chcą, aby była tam, gdzie kiedyś, a nie tak jak zakłada pomysł przy ulicy Siemianowickiej. Uważamy, że to jest byłby zły pomysł, nieporoniony. Także poprosiliśmy marszałka w naszej rekomendacji o to, aby po prostu skupić się na po prostu oglądzie i o przygotowaniu projektu odbudowy fali na tym samym miejscu. Mimo wielu problemów władze województwa są przekonane, że uda im się dochować terminu i rewitalizacja Parku Śląskiego zakończy się w 2025 roku.